Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skyrim, zapomnianej serii na moim kanale. Jak wiecie, ja nigdy nie zostawiam niedokończonych serii, że tak powiem. Tak więc Skyrim będzie u mnie dokończony i to z komentarzem, tak jak zacząłem. Więc dawno, dawno temu była sobie seria ze Skyrim, no i dalej jest, więc słuchajcie. Tak dawno nie grałem w Skyrima, że po prostu nie dosyć, że wtedy mi kiepsko szło, bo nie rozumiałem za bardzo tej gry, to teraz tym bardziej będzie mi szło gorzej. Dobra, co ja tu mam? Okej, z tego co pamiętam, ulubione, spoko, topór wojenny, jakieś słabe bronie, nawet nie pamiętam tutaj dosłownie nic. Dobra, zadania. Znaleźć smocze cmentarzysko, statystyki. System, okej, to mnie interesuje chyba. Okej, poboczne, coś tam. Zadania. To chyba są poboczne albo ukończone. Dobrze mówię? Nie, to są ukończone, dobra. Tu mamy różne, dobra, rozumiem. Kłopoty w Skyrim, okej, tak sobie zaznaczam. Słuchajcie, naprawdę nie ogarniam. Tak dawno nie grałem, że nie ogarniam. Pożywienie. Chleb. Ciągutka. O, ciągutki są dobre. Strój. Dobra, jakieś tam diademy. To mnie nie bardzo interesuje. Broń mnie interesuje, tak. Lewy, prawy i lewy. Okej, mam tam jakieś topory. Właśnie miałem grać właśnie postacią, która będzie biła z dwóch toporów. Dobra, spróbujmy je wyjąć. Jak się wyjmuje broń? 1, 2, 3. No tak, coś zużyłem. Fajnie. Fantastycznie. Mamy kufer. Zapasy Klimeka. Spoko. Nie wiem, po co je zabrałem, ale chyba jest ok. Czy ja je czasem nie miałem tu odłożyć? Może była taka misja, żeby je odłożyć tutaj. A ja po prostu nie ogarnąłem. Ok, wszystkie. Tu mam jakieś spele. Krzyki, to mnie interesuje. Nieugięta siła. Trąba powietrzna. Dobra, weźmy sobie nieugiętą siłę. Gdzieś tu miałem pod którymś ulubione. Dobra, tab, przypomniało mi się. Magia. Krzyki. Dajmy sobie do ulubionych. I w ulubionych dopiero będę mógł przypisać. Co tak się patrzysz, Lidia? Przypisać to gdzieś, ok. Przedmioty. Przedmioty. Słuchajcie, jeżeli ta seria wam się podoba, jak trochę ogarniam, a troszkę nie, to możecie zlajkować, jeśli chcecie, oczywiście. Dobra, ulubione. O! R to wyciągnięcie broni. Przedmioty. Broń. Dobra, mamy bronię. R chowam. R wyciągam, dobra. No to wsiadamy na kunia. I spadamy stąd. Na to wychodzi. Znacznik nie jest mi potrzebny. Aha, ten obszar nie jest chyba jeszcze odkryty. A jakbym chciał się tam teleportować? Pamiętam, że jakoś się dało. No dobra. Niech będzie i tutaj. Tak więc słuchajcie, pierwsze takie odcinki, właściwie nie pierwsze. Oj, czujesz się sobie o wschodzie słońca. No tak, zapomniałem, przecież ja jestem wampirem, więc jestem słabszy o wschodzie słońca. Ale mam swoje wampirze moce, tak więc jest okej. Jak się biegało koniem? Okej.
może jakoś się dało. Shiftem raczej nie. Spacją też nie. No sobie nie przypomnę. No nic, taki pierwszy odcinek po powrocie do Skyrim to raczej będzie takie, wiecie, łażenie takie. A, dobra, już mi się przypomniało. To altem szybciej się jeździło na koniu. Taki galop, wiecie. Okej, okay. Pamiętam, że tu gdzieś były właśnie awans. To chciałem sobie zobaczyć. Magia, zdrowie, kondycja. Potrzebuję z tego, co wiem, dużo zdrowia chyba. Cechy do rozwinięcia jedna. Niech będzie zdrowie. Jeszcze jeden atrybut, spoko. Zdrowie. Okej. Okay. Przywołanie, zniszczenie. Tu nic chyba nie klikałem. Tu coś mam. Zaklinanie. Zaklinania jeszcze nie ogarniam niestety. Nie wiem, jak się zaklina w ogóle. Czarna magia. Nie wiem, po co ja w to kliknąłem. Nie było to zbyt mądre. Kowalstwo. Kowalstwo na pewno będę chciał rozwinąć, bo to jest zawsze fajne. Ciężki pancerz. Raczej nie. Wolałbym lekki pancerz. Jest coś takiego jak lekki pancerz? Jest, już tam widzę. Ale najważniejsze dla mnie jest póki co właśnie broń jednoręczna, z których będę korzystał. Dwóch broni jednoręcznych. Więc zastanawiam się na razie, czy nie zrobić czasem dwóch broni jednoręcznych. No właśnie, ale nie będę miał wtedy żadnych speli, nie będę mógł bić na odległość. Alchemia. Iluzja, przywołanie, zniszczenie, przywracanie. Dobra, na 100% broń jednoręczną sobie rozwinę i alchemię, bo alchemię uwielbiam. Uwielbiam alchemię. No i otwieranie zamków też, więc jest tutaj mnóstwo umiejętności. Nie wiem, czy mi na wszystkie starczy, na pewno w sumie nie. Ale na pewno jakieś otwieranie zamków by się przydało. Lekki pancerz, łucznictwo, broń jednoręczna, kowalstwo. Może zaklinanie, ale raczej nie. Broń dwuręczna. Nie no, rozwijamy broń jednoręczną oczywiście, standardowo. Okej. Okay. Ataki dwiema broni są o 35% szybsze. Dodatkowe obrażenia jakieś. Ojej, ojej, tutaj strasznie ciężko się steruje. Postawa bojowa. 25 mniej kondycji. No pewnie. A jakbym się tu chciał dostać? No, dobra. Buławami, mieczami. To mnie nie interesuje na razie, bo nie wiem, jaka jest najlepsza broń. Ale tu coś mamy. Siekierą przez łeb. Okej, okay, czyli toporami większe obrażenia. To już sobie rozwinąłem. A czy to mogę? Nie, wymaga 50 poziomu. No spoko. Broń jednoręczna zadaje obrażenia większe o 60%. Aha, tu już 50 wymaga. Ten tutaj wymaga 40. A, dobra, to nie poziom, tylko poziom umiejętności danej broni. Dobra, spoko. Mamy już trochę tutaj rozwinięte, więc powinienem lepiej bić. Teoretycznie. Może łuków na razie nie będę rozwijał. Lekki pancerz. Też nie. Ale otwieranie zamków. Ciężka sprawa, zobaczmy. O wiele łatwiejsze. Łatwiejsze do otwarcia i... Łatwiejsze do otwarcia. Tutaj za dużo tego nie ma i praktycznie wszystkie te umiejętności tutaj kosztują. Można je rozwinąć tylko raz, więc tak naprawdę potrzebowałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć poziomów. Zobaczmy, co tu jest. Więcej złota. Też przydatne w sumie. Dobra, na pewno zameczki sobie rozwiniemy.
To się przydaje. Uwielbiam zaglądać do skrzyneczek, do zameczków i tak dalej. Uwielbiam to. Kradzież? No spoko, ale raczej nie. Retoryka. Dobra, tu i tak już nie mam... Nie mam co za bardzo kliknąć, więc... No te kowalstwo. Broń jednoręczna. Dobra, myślę, że na razie na tyle starczy. Oczywiście zapiszę sobie grę. Nowy zapis, żeby tutaj nic za bardzo nie stracić. Szczerze powiedziawszy, ten ostatni odcinek ze Skyrima, to już nie pamiętam, kiedy ja go wrzuciłem. Chyba to był luty jeszcze. Więc wow, tyle czasu nie grać w Skyrima, lol. Ale tak jak powiedziałem, ja nie zostawiam niedokończonych serii, więc... O! Gin, zabójco. Ja bym chciał zejść z tego konia. I go zabić. Pierwsza walka po tak długim czasie. I wygrałem. Stalowy miecz. Zobaczmy. Ametyst. Liścik zabójcy mrocznego bractwa. Wytrych, złoto i jakiś sztylecik. Raczej tych śmieci nie powinienem zbierać, tak prawdę mówiąc. No jest i nasza Lidia, która wlecze się za nami. Dobra. Magia. Pamiętam, że tu miałem właśnie z magii przywracania leczenie. I to jest w ulubionych, tylko jeszcze nie ogarniam jak z tych... Czemu jak wcisnąłem? Aha, C to jest automatyczne chodzenie. Spoko, przydatne. Pozbieramy sobie trochę roślinek. Alchemia zawsze na propsie, alchemia, kowalstwo, w ogóle zaklinanie, czarowanie, tyle tego jest w tym Skyrim. I chyba niestety nie da się zdobyć tych wszystkich umiejętności. Więc trochę smutek. No ale cóż. Jakoś to przeżyję. Gdzie tu były ulubione? Umiejętności? Nie. Przedmioty? Też nie. Ulubione. Wszystkie. Nie, ulubione. Zaraz sobie zobaczymy. Menu postaci, sprints, krzyk, Z. Dobra, spoko. Skradanie, bieg, ulubione. Q. No tak. Okej, mamy pod czwórką leczenie. Mamy nieugiętą siłę. Pod szóstką. Dobra. Czyli czwóreczka. Dobrze mówię, R. Czwóreczka. I się leczymy. Spoko, przydatna umiejętność. Tylko teraz, żeby w ogóle moje topory tutaj... No właśnie, jeden topór mam tylko w ulubionych. Ach, ten Skyrim, naprawdę. Dodaj do ulubionych. Dobra, oba są w ulubionych. Spoko, one nie są jakieś za specjalnie drogie. Z tego co widzę, już powoli mi się kończy udźwig. Co jest w ogóle dla mnie wtf omygy, że tak powiem. Bo nienawidzę gier, w których jest coś takiego jak udźwig. Wolę bezdenne ekwipunki. O wiele fajniej się gra. Dobra, włączmy sobie mapkę. Tam mam się udać, więc całkiem daleko. Długa droga jeszcze przede mną. Mamy drogowskaz. Dobra, nie będę go czytał, bo nie opłaca się chyba. Nie wiem, co ja zarżnąłem, to jakoś jeszcze w sumie nic. Okej, E się schodzi z mounta. Zgadza się, świetnie. Już powoli sobie wszystko przypominam, jak widzicie. Koza. Kozi udziec, skóra i rogi. Gdyby tylko po prostu... Wiecie, ten ekwipunek mniej ważył. Mniej ważył, to by było super. Albo w ogóle jak był bezdenny eku, bym się mega cieszył. No ale cóż, nic na to nie poradzimy. Jest jak jest. Ale jest fajnie. Tu coś jest, ale ja się boję trochę tego miejsca. Dobra, może tak na początek po prostu będę sobie
szedł tam, gdzie mam iść, tak? Czyli konkretnie. Jest misja, no to lecimy tam. I nie ma, że boli. A z tego co wiem, ten koń jest o wiele, wiele lepszy niż... O-o. Nurt mnie ściąga nawet, wow. No nieźle, nieźle. Co to jest, mgła? Nie bardzo mi się to podoba. O, lisek. Chodź tu. Dostał? Raz, ale jeszcze żyje. Twardy jest. Dobra, padł. W sumie powinienem z łuku bardziej strzelać, jeżeli jestem na jakimś mauncie. Gdzie on jest? Do cholery. Dobra, jest. Lisia skóra. Nie jest zbyt wartościowa, ale zawsze się przyda. Ciekawe, czy to jest w ogóle już ten zapis, gdzie... gdzie już mam domek kupiony. Bo wiecie co, w sumie nagrywałem Skyrima, ale bez komentarza. Chyba z 5 czy 6 odcinków nagrałem, ale stwierdziłem, że nie. Skyrim musi być z komentarzem. I po prostu dalej go będę nagrywał z komentarzem, tak jak widzicie w sumie. Smoczy język, spoko. Tutaj sobie wzdłuż rzeczki pójdziemy, lisów już nie zabijamy, bo to nam raczej nic nie daje. Okej, tędy? Chyba tędy. Chyba dobrze idę. Oho! Dobra, do tego pana to się nawet nie zbliżamy. Już raz stoczyłem z nim walkę i ja dziękuję, nigdy więcej. Wilki, tak? Spoko, ładunki mi się skończyły. Wilcza skóra. Tutaj też wilcza skóra, okej. I skok. Mój koń potrafi skakać? Nie wiem w sumie, chyba nie. Dobra, chyba już jestem dość blisko. Tak, jestem bardzo blisko, więc tutaj mogę spokojnie sobie pochodzić i po prostu pozbierać trochę roślinek. Bo jak wiecie, uwielbiam alchemię w grach. Kowalstwo, alchemia, otwieranie skrzynek. To jest to, co uwielbiam. W ogóle w jakim celu ja tutaj przyszedłem, to mnie ciekawi. Escape? Zadania? Zobaczmy. To jest to, tak? Uważa, że smoki wracają do życia, następny odrodzi się w pobliżu miasta Gajknę. Gdy zabiję smoka i przekonam ją, że jestem smoczym dziecięciem, zgodzi się wyjaśnić mi, kim jest i czego ode mnie oczekuje. Spoko. Więc tutaj mogę sobie spokojnie pozbierać, ale tutaj śniegu. Roślinki zawsze się przydadzą. W sumie to powinienem... Co? Let's see here. Ah, a letter from the Jarl. Moving up in the world, eh? Looks like that's it. Got to go. Spoko, dostałem jakiś list. Warto przeczytać pewnie. Księgi. Różne. Chyba to nie będzie to. Zwoje? Też nie. Gdzie to się sprawdzało? To jest dobre pytanie. J. Tutaj ludzie przerażeni. Niezbyt ciekawie to wygląda. No dobra, składniki, księgi, klucze. Też nie. Pożywienie, zwoje.
Jest, list od Jarla. Chyba to jest ten list. Przeczytajmy. Porozmawiaj z Jarlem Falkred. Pozwól, że się przedstawię. Nazywam się Sidgeir i mam zaszczyt być Jarlem dumnego i starego miasta Falkred. Wieści o twych czynach Skyrim zwróciły moją uwagę. Jeśli interesuje cię zostanie Tanem mych włości, zachęcam do spotkania i rozmowy ze mną, gdy następnym razem odwiedzisz Falkred. Oprócz zaszczytów związanych z tym tytułem, przydzielam także moim Tanom osobistego Huskarla. W zaufaniu mogę cię również poinformować, że jeśli oferowane przez ciebie usługi okażą się dla mnie przydatne, umożliwię ci również zakup prywatnej działki w dzielnicy Falkred. Z niecierpliwością oczekuję naszego spotkania. Z wyrażami stosunku, Jarl z miasta Falkred. Spoko. Spoko, dobra, to już mi się zapisało teoretycznie w moim dzienniczku. Dobra, pogadajmy z nią. Nie chcesz rozmawiać. No nic. Pójdziemy po prostu do gospody. Może z Lidią pogadamy. Muszę wymienić z tobą kilka rzeczy. Spoko, co ona tu ma? A ona ma moje tutaj księgi wszystkie, które zebrałem. Lol. Nagrody jakieś. Pieśni, smocze łuski. Smocze kości i smocze łuski ma, spoko. Tylko czy to ja widzę jej udźwig, czy mój udźwig? To jest ciekawe. Czemu tu nikogo nie ma? Omegywy tyfy. Serio. Żywej duszy. Wykorzystajmy to. Okej. Okay. Na czerwono kradzież, ale czy ktoś mnie obserwuje? No nie, już myślę. Dobra, już myślałem, że ona tutaj będzie na zawsze. Wino, miód, raczej nic tutaj wartościowego nie ma. Nie wiem w sumie, czy mogę ich okraść, bo jak mnie nie widzą, to chyba mogę, tak? Pieśni Skyrim. Weźmy sobie to. Mam zapisaną grę, więc teoretycznie nie powinni mi nic robić. Gdzieś powinno być wejście na wyższe piętro, ale nie widzę go za bardzo. Ubiór. Spoko. Nic sobie mi się przydało aż tak specjalnie. Chyba, że elfie ucho. Myślałem, że to jest prawdziwe elfie ucho, ale okazuje się, że nie. Chleb. Chyba się nie pogniewają, jak troszkę tutaj sobie zapożyczę od nich chlebka. Że mi nic nie powiedzą. Ona cały czas tu jest? Nie ma jej. To gdzie mam się udać? Nope, sorry. Nic? Nothing? O, widzę smoka. Dobra, słuchajcie, zapisujemy sobie grę na 100% i smoka zostawiamy sobie na następny odcinek. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Wyczekujcie kolejnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.